40,65%. Tyle wyniosła frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Głosy na wybranych kandydatów poszczególnych komitetów oddawali wyborcy w całym kraju. Mieszkańcy województwa podkarpackiego, w tym Tarnobrzega i okolic, głosowali w okręgu nr 9. Polskę w tej kadencji Parlamentu Europejskiego reprezentować będzie 53 eurodeputowanych. Po niedzielnych wyborach podział mandatów wygląda następująco. Koalicja Obywatelska 21, Prawo i Sprawiedliwość 20, Konfederacja 6, Trzecia Droga 3, Lewica 3. W województwie podkarpackim, gdzie frekwencja wyniosła 38,5%, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatom tej partii zaufała ponad połowa wszystkich oddających głos, 52,87%. Najwięcej głosów, bo aż 171 689, uzyskał Daniel Obajtek, który razem z Bogdanem Żońcą, zdobywcą 46 096 głosów, będzie reprezentował Podkarpacie w Brukseli. Dołączy do nich europosłanka Elżbieta Łukacijewska z Koalicji Obywatelskiej, na którą głos oddało 115 324 wyborców. Reprezentowana przez nią partia zyskała w tym województwie 23,73% głosów. Czwarty mandat na Podkarpaciu trafi do reprezentanta Konfederacji Tomasza Buczka. Jego kandydaturę poparło 51 754 osoby, 15,23% głosujących. Również w powiecie tarnobrzeskim, gdzie frekwencja wyniosła 34,74%, na pierwszym miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 58,48% głosów. 18,06% poparcia uzyskała Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolności i Niepodległość 14,26%. Na Daniela Obajtka zagłosowało 4323 wyborców z powiatu tarnobrzeskiego, na Bogdana Żońcę 218, na Elżbietę Łukacijewską 1967 osób, z kolei na Tomasza Buczka 1256 wyborców. W samym Tarnobrzegu frekwencja wyniosła 38,76%. W głosowaniu zwyciężyła Koalicja Obywatelska, uzyskując 42,65% głosów. Tuż za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 37,99% głosów. Z kolei na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 9,70%. Największe poparcie w Tarnobrzegu uzyskali Elżbieta Łukacijewska 4952 głosy, Daniel Obajtek 3119 głosów.